Dzień dobry, witam we wtorek, witam na sesji wtorkowej, 31 dzień maja, także ostatnia sesja miesiąca. Zapraszam na techniczny przegląd wykresów, a zaczynamy sobie od euro USD i układ, który też na blogu się pojawił już w dniu dzisiejszym od rana. Mamy właśnie otwarcie sesji europejskiej rynków kasowych w Europie tak naprawdę i zobaczymy, jak ta zmienność będzie rosła wraz z tym otwarciem na starym kontynencie. Co jeśli chodzi o interwał 30-minutowy na euro USD? Układ, zobaczcie, szerszą perspektywę, mamy trend wzrostowy. Powiedzmy tutaj od mniej więcej 12-13 maja, czyli jeszcze z pierwszej połowy miesiąca. Natomiast obecnie korzystamy z takiego bardziej lokalnego układu korekcyjnego. Bierzemy pod uwagę tutaj szeroką korektę spadkową, tutaj rozpoczęcie się nowego swingu. Na tym nowym też swingu rozkładamy sobie FS100, zakładając równość korekcyjną na korekcie pędzącej, czyli AB równa się CD, mierzenie FS100. Otrzymujemy w ten sposób poziom wsparcia 1,0716, 1,0717. To są okolice cenowe, które nas na euro USD interesują. Jak sobie zobaczymy bieżące wyceny, to jest minimalnie ponad 20 pipsów przestrzeni, więc spokojnie to jest schemat, to jest układ, który może być wypełniony jeszcze tutaj w godzinach przedpołudniowych oczywiście, bo tak naprawdę ta zmienność powinna dopiero się rozpędzać, jeżeli chodzi o to okienko przedpołudniowe. Zobaczcie kabla, czyli GBP/USD, to jest tak naprawdę układ z dnia wczorajszego, który też pokazywałem. Również bazujemy na FS100, czyli na tej równości. Jeżeli chodzi o korektę, tylko w tym przypadku jest nieco inaczej, bo schemat zaksięgowany już na sesji z 27 maja, tak, czyli to z sesji piątkowej, to były godziny około południowe z końcówki tamtego tygodnia, tak, to był piątek, tutaj jest godzina 12:30, jest 13:00, zaksięgowanie bardzo precyzyjne, odbicie i teraz jako dolne ograniczenie, powiedzmy już trochę też takiego kanału cenowego zaczyna to się w ten sposób zarysowywać, to właśnie 1,25 87 to jest ta strefa cenowa, strefa popytowa, która jeszcze na kablu nas interesuje, chociaż zobaczymy, jak upłynie, powiedzmy, jak upłyną kolejne 2-3 te świece 30-minutowe, bo powinno się tutaj to w takim tempie rozstrzygnąć, ponieważ no, ta świeca z 8:30 już była bardzo blisko docelowo tej strefy, zabrakło około 2-3 pipsów, więc najbliższych niemalże minutach powinno nastąpić rozegranie czy rozstrzygnięcie jakiegoś większego odbicia lub wybicia dołem na tym poziomie popytowym. Oczywiście drugie podejście jeszcze tutaj rozpatruję jako całkiem fajny scenariusz pod zagranie na odbicie. USDJPY, idziemy sobie dalej. Tutaj na ujku mieliśmy fajną reakcję, na którą czekaliśmy. W dniu wczorajszym pokazywałem ten schemat, otworzyliśmy dosyć mocno popytowo i wskazywałem najbliższą strefę docelową, najbliższy poziom oporu na ujku. Związana strefa jest oczywiście tutaj ze współczynnikiem 38,2, zmierzenie tego swingu spadkowego. Poziom cenowy 128,25. Myślę, że dosyć ciężko tutaj było z ręki rozegrać tą strefę, jeżeli chodzi o tutaj tą strefę europejską, tak? Jeśli chodzi o czas europejski, bo mieliśmy zaksięgowanie poziomu oczywiście na sesji azjatyckiej po północy czasu polskiego. Także być może dzisiaj na sesji europejskiej, czy to w późniejszych godzinach pojawi się retest. Bo jak najbardziej tutaj warto taki scenariusz sobie dopuścić. Tutaj jest po godzinie, tak naprawdę po godzinie drugiej, po godzinie trzeciej jest reakcja. Teraz widzimy, że ta świeca z godziny 8 mocno popytowo nacechowana, więc cały czas to 128-25 pozostaje na tym rynku do obserwacji. I klasyczny gdzieś być może klasyczna formacja tutaj podwójnego szczytu zostanie ukształtowana, co byłoby fajnym potwierdzeniem, bo te pozycje krótkie właśnie. Idziemy sobie tutaj dalej. Złoto. Na złocie w dniu wczorajszym wyznaczyłem taką lokalną, powiedzmy, linię trendu. Ona została zanegowana. Widzimy, że tutaj jakaś zmiana tendencji być może na złocie się szykuje, bo układ harmoniczny, jaki mamy wyznaczony,
Myślę, że na razie go usuwam, bo tempo rozwijania się tej fali CD jest zbyt wolne. Jeżeli pojawi się jakiś dynamiczniejszy wystrzał ku górze, to być może wrócimy do schematu, ale wydaje mi się, że niekoniecznie, bo to tempo realizacji powinno być zdecydowanie szybsze, jeżeli to ma być wiarygodny układ, ma być wiarygodny poziom podażowy. Zobaczcie na złocie schemat bardziej lokalny, czyli bazujemy sobie na tym odbiciu, z 16 maja, tutaj z pułapu 1786-87 i obecnie nadal nie zaksięgowane zostało to 382, więc to pierwsze wewnętrzne mierzenie, jakie nas interesuje, biorąc pod uwagę ten swing wzrostowy, z tego swingu wzrostowego. Tutaj bardzo fajne potwierdzenie otrzymujemy, jeżeli chodzi o ten poziom cenowy. Wcześniej tutaj ten wierzchołek, który stanowił opór, wyjście górą, jedno odbicie, drugie odbicie, czyli tutaj biegunowość obszaru jest potwierdzeniem i docelowo strefa cenowa 1838 dolarów za uncję, także na złocie 1838, no nieco ponad 20 dolarów, przepraszam, niecałe oczywiście 20 dolarów, 18 dolarów przestrzeni, więc jak najbardziej może to być schemat na złocie do wypełnienia jeszcze podczas sesji dzisiejszej, chociaż jak sobie spojrzymy, to zdecydowanie te ostatnie sesje na dosyć zmniejszonej dynamice na rynku złota się rozgrywały.